trzeba zmienić mentalność, to jest najtrudniejsze. Rodzaju ewolucja. Coś starego zastąpić czymś nowym. Czy nauczyć, no. Już to po prostu musi być w nawyk, no. Coś, co rzeczywiście stało się problemem. Tutaj ten problem widać. Widać na ulicach, wystarczy pójść do parku, do publicznych lasów, albo na osiedla mieszkaniowe w pobliżu targowisk. I wtedy fruwają te torebki w prawo, w lewo. Proszę pana, mnie się nie podoba, że ciastko kupi, czy bułkę jedną i od razu torbę bierze, a później się rzuca. Rada Miejska w Łodzi w zeszłym roku podjęła uchwałę, że ma być zakaz używania torebek foliowych. Nie wolno rozdawać. To jest dokładnie to samo. Nie dajemy za darmo, to oznacza, że mogą być sprzedawane. Cel jest taki sam i efekt. 23 stycznia jest pierwszym dniem takim na próbę, żeby zobaczyć, czy jest taka możliwość. Czy ludzie to zaakceptują i czy ludzie zmienią mentalność. Nie tylko w Łodzi, ale w ogóle w naszym kraju. Od dzisiaj zaczynamy zbierać podpisy, jest to połączone z Dniem bez torebki. Potem ustawa z tymi podpisami, projekt ustawy pojedzie do Marszałka Sejmu. Po rozpatrzeniu będziemy mogli działać dalej. Uważam, że to jest dobry pomysł, że jak będą wycofane i nie będą w ogóle wydawane w sklepie, no nic innego nie dano mi, no, więc muszę w coś to włożyć. Ja już to dawno powiedziałam, że powinni płacić po 20 groszy chociaż za to. To by nikt nie wziął. A bo pani nosi własną torbę zamiast... Własną noszę. Już na ulicach Łodzi i wszystkich miast w Polsce bardzo wiele się zmieniło. To już się stało. Ja mam wrażenie, że to jest takie koło, które się już nie zatrzyma, tylko będzie pędzić do przodu coraz szybciej. Coraz częściej słyszymy o kolejnych sklepach, które wycofują swoje torebki foliowe i zastępują je jakimiś innymi torbami wielokrotnego użytku albo biodegradowalnymi. No trzeba takie torby, bo no, po prostu do tego, żeby chronić środowisko. To jest ważne dla pani. Ważne to jest dla mnie, właśnie. No my już od jakiegoś czasu chodzimy z tymi torbami i nam to po prostu nie przeszkadza. No. W centralu tutaj już toreb nie ma. Wiem, że inne supermarkety też wychodzą z takim tym. To mi się wydaje, że częściowo przymuszeni ludzie, a częściowo... No, jakoś... Zaczną się przyzwyczajać, po prostu tak będzie. Klienci już się przyzwyczaili, przynoszą swoje torebki, są zadowoleni, bo są za ekologią i po prostu, żeby już ta folia odeszła. W styczniu tego roku włączyliśmy się do ogólnopolskiej akcji zakupy bez toreb foliowych. I do tej pory u nas to funkcjonuje. Zaprzestaliśmy wydawania klientom tej dużej ilości toreb foliowych przy zakupach. Nie, bo była kampania na ten temat i po prostu wiadomo było, że trzeba przychodzić ze swoimi torbami. Dzięki pomocy dziennikarzy, mediów udało nam się przekonać wszystkich mieszkańców, że tego dnia powinni zamanifestować swój stosunek do tego ważnego problemu ekologicznego. 23 stycznia to był taki niewielki test, bo miał miejsce przede wszystkim w Łodzi. Piątego czerwca przećwiczyliśmy już używanie do zakupów toreb wielokrotnego użytku w całej Polsce. W Międzynarodowy Dzień Środowiska urządziliśmy w całej Polsce dzień bez torebki foliowej. To już nie jedno miasto, to nie trzy miasta, ale kilkadziesiąt, pięćdziesiąt, sto, może nawet jeszcze więcej miast. W Łodzi próbowaliśmy dotrzeć do wyobraźni mieszkańców naszego miasta w ten sposób, że
po ulicach naszego miasta jeździł autobus. Zwyczajny, miejski, czerwony autobus, do którego nie można było wsiąść, ponieważ był cały wypełniony torebkami foliowymi. Wszyscy mieszkańcy naszego miasta, stojący przypadkiem na przystanku tramwajowym, nie mogli do tego autobusu wsiąść, ale mogli na jego drzwiach, na jego boku przeczytać napis: Twoje miejsce zajęły torebki foliowe, zwolnią je za 400 lat. Wszyscy mówili, że to trafia do wyobraźni, że jeśli do tej pory jeszcze mieli jakiekolwiek wątpliwości, to widząc ten autobus uświadomili sobie skalę problemu. 3/4 klientów już naszych stałych klientów już przynosi swoje torby. Rozdajemy torebki, ponieważ klienci sobie życzą. Swoje mają, ale proszę o torebki. Jeżeli będzie ustawa, że nie wolno torebek foliowych, no to automatycznie ich nie będzie. Czy pani myśli, że to będzie dobra rzecz, czy zła rzecz? Było to wygodne, na pewno. A czy to jest takie dobre? Nie wiem. Było wygodne. Bardzo bym chciała nie rozdawać plastikowych toreb. Aczkolwiek czasami klienci przyzwyczajeni do tego domagają się i wtedy po prostu daję w plastikowej torbie. Gdyby taka ustawa weszła w życie, dla mnie jako właściciela sklepu byłoby to pomocne. Natomiast utrudniłoby pewnie życie klientom, ale w konsekwencji byłoby dla wszystkich lepsze. Tego rodzaju inicjatywa zasługuje na podwójne poparcie. Takie opinie krążyły po Sejmie, więc mam nadzieję, że tak rzeczywiście będzie, że to jest projekt, który nie jest kontrowersyjny, on jest dobry dla środowiska, dobry dla ludzi, więc myślę, że bardzo szybko stanie się prawem. Warunkiem jest tylko zebranie 100 tysięcy podpisów oczywiście. Mamy już dzisiaj ponad 50 tysięcy podpisów. Myślę, że kiedyś reklamówek nie było, ludzie funkcjonowali i jakoś sobie dawali radę, tak samo i w tej chwili. No, są przyzwyczajeni do foliówek, po jakimś czasie może się od nich odzwyczają i sobie zaczną chwalić takie to.